teraz czas na co? Na e-boxy. Zobaczymy, co to zrobi z rotacją. Okej. Równiuteńko zakryć, żeby wszędzie był poślizg, nie było wolnego miejsca. Wbijamy. I to nie jest tak, że sobie smyrniesz. Opór i wbicie go. Zobacz, jak pasta znika. Wchłania się, wpada. O. Widzisz? I teraz można powiedzieć, że zaimpregnowany. Dobra. Klasyka. Raz, dwa, trzy. Zróbmy cztery. Ok. Gumę zmieniam. Znaczy się wyrzuca. I zmieniam. W sumie to racja. Ok. Widziałeś. Burdel też tutaj. Zobaczymy pierwszy kontakt z lakierem. Jak to się będzie miało w ogóle, jeżeli chodzi o tego pada. Wygląda na fajny. O, prowadzi się go luksusowo. Ha, rewelacja. To już widzę. Już widzę, że się polubimy. Bez dwóch zdań. Dobra, lecimy. Za szybkie obroty. Jeszcze chwilę. Za dużo paszczy. Jeszcze chwilę porozprowadzam. O, jeden groch za dużo. Miało być trzy, położyłem cztery i teraz żałuję. No dobra. Zobaczymy, jak szybciej, co nam powie. Też idealnie. Zero docisku. Ona już prosi maszynę, żeby się sama układała idealnie. We'll be right back.
dopiero teraz czas tu jest idealnie, żeby przyspieszyć. Przegiąłem z ilością. Bajka. Rewelacja. Naprawdę. Super. No niestety będę miał auto do mycia. Przegiąłem z pastą. Z ilością. No. Ale tak poza tym jest ekstra. Fajny pad. Fajnie się prowadzi. Taki przewidywalny. On ci sam mówi. Dopuść, odciśnij. Dopuść, odpuść. Naprawdę. Pad tak jakby cię informował, że tutaj musisz docisnąć, przyspieszyć, zwolnić. Naprawdę rewelacja. Bardzo intuicyjny. To mi się podoba. I pięknie rozchlapałem sobie znowu, ale przed woskowaniem i tak go miałem umyć, więc... No, teraz to już nie będę taki głupi i na pewno nie dam tyle tej pasty. Dam jej zdecydowanie mniej. Dobra, zbiorę ją. Tak, jak się trochę przygrzeje, to ona stawia opór, ale tutaj jest nośnik. Najgorzej było tutaj przy padzie ADBL-a. Nie wiem dlaczego. Myślę, że tam przegrzałem ewidentnie. I może stąd taka sytuacja. Dziadzia, szalony jesteś, kurde, ile pasty na aucie, marnotrawstwo, daj spokój, chłopie, tragedia. Okej. Dobra, co ja chciałem? Wymyć. Jak nie kosiarka, to znowu, kurczę, sprężara. Okej. No ciekawy jestem, co wyszło z tego wszystkiego i teraz możemy sobie pozwolić wzdłużnie. Okej. No dobra. Przedmucham i sprawdzę, jak bardzo narozrabiałem. Ojej. Wow. Rewelacja. Minimalny holsik. Cięcie z tą gąbką całkiem nieźle. No, powiedzmy, że ładnie, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Elegancko. Fajnie. No, pasta jest, kurczę, naprawdę rewelacyjna, z tego względu, że jest mega uniwersalna, do wszystkiego, ze wszystkim można powiedzieć, pięknie pracuje i naprawdę widać to wykończenie, że to nie jest
grubo pojechane, że ładnie wycięte z naprawdę fajnym wykończeniem. Taka półka, kurczę, H9, chociaż wolę H9. Zdecydowanie. Rewelacja. Dobra, zaraz biorę aparat i ci pokazuję, co jest pięć. Przymuliłem światełko, słuchaj. Teraz tak, tutaj chcemy, żeby było jaśniej. Zobacz. A może tak. Zobacz, co się dzieje. Ładnie, co? Super, nie? To może tu, o, niżej. Tutaj zostały jakieś tam niedociągnięcia, ale to naprawdę takie drobne i nawet ich nie będę ruszał. Przepraszam. Rewelacja, co? I minimalny holc. Coś fantastycznego, naprawdę, super. Bardzo mi się podoba ta pasta. Teraz zjedźmy tu niżej, zobacz. Mamy burdelik i minimalny holc. Super. Pasta jest naprawdę fajna, bo tak naprawdę z czym bym ją nie połączył, robi dobre cięcie na fantastycznym wykończeniu, można powiedzieć. Kurde. Rewelacja. Lubi gąbki. Lubi gąbki. To nie da się ukryć. Naprawdę lubi gąbki. Myślę, że na DA to wymiata. Na Dual Action. Myślę, że cięcie jest z idealnym finiszem. Tak podejrzewam. Bardzo ładnie. No dobra. Ładnie, co? Fajne połączenie. Naprawdę fajne połączenie. W ogóle pasta uwielbia gąbki. Czuję, że na Dual Action wymiata. Tutaj cięcie, jeżeli chodzi cięcie i wykończenie, jest naprawdę, musi być na mega poziomie. Ja osobiście nie będę sprawdzał jej na Dual Action. Jakoś wolę rotację. Naprawdę rewelacja.